Spotykamy się dziś, by wspólnie pożegnać waszego syna, brata i wnuka, a naszego kolegę i przyjaciela świętej pamięci Mateusza. Jego śmierć jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem. Jest nam niezwykle ciężko rozstać się z człowiekiem, którego życie i sama obecność tak wiele wniosły w naszą codzienność. Jesteśmy tu przede wszystkim po to, by wspólnotą naszych serc i myśli zaświadczyć o tym, że pamięć o nim nigdy nie zostanie zatarta, a jego wspaniała osobowość będzie żyła w nas na zawsze. Kochani, każdy z was pewnie w inny sposób zapamiętał naszego ukochanego przyjaciela. My pamiętamy go szczególnie z chwil radosnych, pełnych gwaru, śmiechu i zabawy. Rodzice, siostra i babcia pamiętają go z codziennego życia, w którym zmagali się wspólnie ze zwykłymi troskami i kłopotami. Rozumiemy waszą rozpacz. Pamiętajcie jednak, że nie jesteście w niej osamotnieni. Wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy sercem z wami. Mateusz urodził się 7 maja 1994 roku w Radomsku z rodziców Aliny i Andrzeja, jako ich syn pierworodny. Wkrótce przyszła na świat jego siostra Magda i teraz we dwójkę umilali czas swoim rodzicom. Szybko minął okres dziecięcej beztroski i nadeszła pora kształcenia. Swoją edukację Mateusz rozpoczął w szkole podstawowej nr 6, zaś do gimnazjum uczęszczał na ulicę Piastowską do jedynki. Obecnie był uczniem 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Radomsku. Ale nie tylko szkołą człowiek żyje. Tak i Mateusz miał swoje pasje i upodobania. Największym z nich była piłka nożna. Był aktywnym członkiem klubu kibica RKS-u Radomsko z osiedla Leszka Czarnego. W przypadku Mateusza słowo kibic należy pisać przez duże K. Ale nie tylko piłka nożna czy koszykowa była jego pasją. Nie wszyscy wiedzieli, że jego hobby to również geografia i podróże. Był niezwykle ciekawy świata i często z tęsknotą wpatrywał się w dal, w nieskończoność. I nagle ta nieskończoność przyszła do niego, niespodziewanie, zaskoczenia. Zatrzymała zegar, który tak pięknie i równomiernie odliczał czas. Jego czas. Mateusz był osobą nietuzinkową. Zawsze uśmiechnięty, wesoły, miał dla każdego dobre słowo. Nie potrafił przejść obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Żegnając świętej pamięci Mateusza i dziękując Bogu, że postawił go na naszych drogach, łączymy się poprzez modlitwę w bólu ziemskiego rozstania z jego rodzicami, siostrą, babcią, bliższą i dalszą rodziną oraz wszystkimi przyjaciółmi, którzy tak licznie zgromadzili się na tej smutnej uroczystości. Chcielibyśmy, żeby smutek i ból też mogły umrzeć. Leszka Czarnego nigdy nie zapomni swojego. Żegnaj.